Jak stworzyć ofertę nie do odrzucenia? Dziś opowiem e, Tobie, jak na bazie potrzeb Twoich klientów wypracować ofertę tak dobrą, że Twoi klienci nie mogą jej odrzucić, a Twoi konkurenci nie potrafią z nią walczyć. Nazywam się Paweł Szmyt i zajmuję się przełamywaniem ograniczeń i zwielokrotnianiem zysków. Sprawdź, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki TOC. Napisz do nas, aby umówić się na bezpłatną konsultację w sprawie Twojego biznesu. Przełam ograniczenia swojego biznesu dzięki TOC i wejdź na nową krzywą wzrostu. Dlaczego oferta nie do odrzucenia jest tak istotna? Otóż zacznijmy od początku. Na większości rynków, na których pracujemy, różne produkty, usługi stały się dobrami powszechniego użytku. Co to znaczy? Po angielsku mówi się na to commodity, czyli Produkt, który właściwie niewiele się od siebie różni i z perspektywy klienta, konsumenta bardzo często jest postrzegany jako tożsamy, czyli nie ma żadnej istotnej różnicy, więc na wtedy nieuchronnie elementem do porównania staje się tylko i wyłącznie cena. I to co widzimy, jak dzisiaj nasz handlowiec jedzie do klienta, czy nasz sprzedawca, że on rozmawia z klientem i wraca do nas mówi, że jesteśmy drodzy. I nieważne, że mamy lepszą jakość, klient Postrzega to dzisiaj jako produkt taki sam. Nie widzi różnicy. Dlatego pyta tylko o cenę. Tak został wyszkolony, bo główny nurt działań zakupowych w bardzo wielu firmach jest skupiony wyłącznie na całkowitym koszcie zakupu. I nie ma znaczenia, że później, w efekcie różnicy jakości, może być tak, że nasz produkt jest bardziej płacalny. I tak cała koncentracja dzisiaj idzie na cenę. Dlatego posiadanie oferty, która nas wyróżnia jest tak ważne, żebyśmy nie musieli ciągle walczyć ceną, żebyśmy nie musieli ciągle obniżać tej ceny, obniżać rentowności lub odwrotnie, żeby spełnić życzenie klientów i obniżyć tą cenę, obniżać jakość naszych produktów. Niedalej jak kilka dni temu zauważyłem nową zmianę w jednej z popularnych sieci dyskontów. Otóż produkt, który dotychczas był bardzo dobrym produktem, bo pozwalał Żywność kupić, zapakowaną, otworzyć i po, ponownie zamknąć, został odchudzony. Z całą pewnością zmieniono jeden z elementów, który powoduje, że dzisiaj ten produkt nadaje się tylko do jednorazowego otwarcia. Po czym żywność wysycha, bo nie można go sprawnie zamknąć. Dlaczego? Bo wykorzystano zapewne tańsze materiały. I niestety to jest pewna pułapka, w którą wpadają wiele, jeżeli nie wszystkie firmy. Teraz, jakie jest rozwiązanie? Oferta nie do odrzucenia. Na czym polega oferta nie do odrzucenia? Polega na tym, że próbujemy zrozumieć fundamentalne potrzeby naszych klientów lub konsumentów na rynku, które dzisiaj są niezaspokojone. Teraz cała pułapka polega na tym, że najczęściej jak ich spytamy o to, oni nie są w stanie odpowiedzieć, bo w bardzo wielu przypadkach oni tak bardzo przyczynili się do tego, że ta potrzeba nie jest zaspokojona, że nawet jej nie dostrzegają jako coś, co jest do rozwiązania. Po prostu przyżyczeli się do sytuacji, w której problem istnieje i będzie istniał. I nikt już tego nie kwestionuje. Dlatego to nie jest wcale taka rzecz pojedyncza, zrozumieć te prawdziwe, ukryte potrzeby. Do tego potrzeba bardzo konkretnych narzędzi logicznego myślenia, żeby doskonale wbić się w buty naszego klienta, konsumenta i zrozumieć, co naprawdę jest dla niego problemem. Na przykład, jeżeli spojrzymy, większość z nas się nauczyła, że w typowym sklepie spożywczym pewnej ilości produktów będzie brakować. Co więcej, może, możemy nawet powiedzieć, że zazwyczaj prawie zawsze, jak idziemy do sklepu, większości produktów, albo istotnej części produktów, które my byśmy chcieli kupić, nie ma. Po prostu już się skończyły, była promocja, zabrakło. Ale, ale nikt z kolei w ogóle nie bierze pod uwagę, że można to rozwiązać inaczej. Bo skoro wszyscy w branży nauczyli się, że brakuje, to jakoś wszyscy z tym żyją. I my chcemy zrozumieć właśnie tego typu potrzeby, które wszyscy obiektywnie mamy, bo mamy wszyscy potrzebę, żeby pójść do sklepu i kupić produkt, który chcemy kupić. I na niego odpowiedzieć. W tym przypadku ta odpowiedź jest prosta, bo to jest po prostu dostępność. Ale jak spojrzymy na inne branże, to na przykład w branży budowlanej, to tak naprawdę ten przełom to jest zrealizowanie budowy w, w terminie, który jest ekstremalnie krótki i z gwarancją realizacji na czas. Co dzisiaj jest absolutną rzadkością i ogromnym utrudnieniem. Ale to jest wartość, za którą klient jest gotowy zapłacić. Mamy jednego z naszych klientów, który całą swoją strategię biznesową oparł na tym, że on bierze wyłącznie klientów, którzy chcą zbudować hale w bardzo krótkim okresie i są gotowi za to zapłacić ekstra. Jeżeli klient nie ceni tego, żeby zbudować szybko i zapłacić za to ekstra, to nie jest dla niego obszarem zainteresowania. Bo on wie, że on zarobi dla pewnej grupy klientów, którzy potrzebują tą fabrykę, na przykład otworzyć szybciej. Teraz, jak załóżmy, że już mamy tą, wiemy, jaka jest ta potrzeba do zaspokojenia, i nawet wiemy, jak ją zaspokoić. To następnym etapem w tym procesie tworzenia tej oferty nie do odrzucenia jest, jak ją sprzedać. Bo całe wyzwanie ze sprzedażą takiej oferty jest, że musimy ją klientowi przekazać. Teraz, klient bardzo często nie jest na nią gotowy. Czyli, jeżeli na przykład mówimy o ofercie, która polega na tym, że dostarczamy pewien produkt fizyczny, ale jednocześnie największym wyzwaniem u klienta jest to, że go wciąż brakuje i ma ogromny problem klient, żeby zapewnić ciągłość zaopatrzenia. Dlaczego? Bo na przykład zużycie tego materiału, tego tej części czy tego elementu zużywalnego jest nieprzewidywalne dość. Więc ciągle mu brakuje i to ciągle jest problem. Mało tego u niego, to jest mała część działu zakupu. Natomiast jeżeli my byśmy zamiast tego za, za, zaspokoili cały problem, całą potrzebę i dostarczali mu te części, te narzędzia, te elementy, w takim procesie magazynu konsygnacyjnego, czyli jakby nasz magazyn trzymany u klienta, ale którego my pilnujemy, żeby nigdy nie zabrakło, to nagle się okazuje, że my rozwiązujemy kluczowy problem naszego klienta. Ale klient dzisiaj za to nie jest gotowy zapłacić, bo nie jest świadom, że ma taki problem. On wie, że ma problem z tymi narzędziami, ale nie jest świadom, że potrzebuje mieć magazyn na miejscu. Więc jest konkretny proces siedmiu poziomów oporu do zmian gdzie krok po kroku my musimy za rękę poprawić naszego klienta, od momentu kiedy on w ogóle nie widzi problemu, do momentu gdzie zrozumie, że ma problem, zrozumie w jakim kierunku powinno pójść rozwiązanie, że to rozwiązanie rozwiąże sens jego problemów, że unikniemy kluczowych zagrożeń czy skutków ubocznych i jak to dopiąć, żeby też nie było zbędnego oporu do zmian. I ten cały proces kluczowy, żeby ta oferta, z którą pójdziemy do klienta, spotkała się z 70% odpowiedzi na tak. I to jest poziom konwersji, który jest standardem, jeżeli stworzymy ofertę nie do odrzucenia. 70% konwersji. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, to nic, nic prostszego, musisz to przerobić na swoim przykładzie i stworzyć taką mafia offer, czyli ofertę nie do odrzucenia dla swojej firmy. Jeżeli ten materiał Ci się podobał. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i napisz nam, gdzie albo w jakim obszarze uważasz, że Twoi klienci mają niezaspokojone potrzeby. I chętnie podejmiemy z Tobą dyskusję i rozmowę, jak w tym obszarze stworzyć ofertę, która będzie absolutnie nie do odrzucenia. Na dzisiaj to tyle. Życzę Ci fantastycznego dnia bez ograniczeń.